Wysłuchali Państwo utworu All About That Bass z repertuaru Meghan Trainor oraz Squeeza skomponowanego przez Oswaldo Ferreza. A teraz na scenę poproszę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu, pana Jana Rzeszotarskiego, który przedstawi Państwu krótki rys historyczny naszej orkiestry. Witam serdecznie Państwa. Myślę, że nie potraktujecie mnie jak tego, który przerwał ten wspaniały koncert, ale chciałbym przybliżyć kilka faktów orkiestry i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu. To jest ogromny jubileusz, 115 lat, jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w Sierpcu. Był rok 1899, 11 marca Echa Płockie i Łomżyńskie zamieściły wzmiankę. Donoszą nam z Sierpca, że nareszcie organizuje się tam Straż Ogniowa Ochotnicza. Dnia 26 lutego odbyły się w tym celu wybory, do których powołano naczelnika pana Steckiewicza, na pełnomocnika zaś pana Srebrzyńskiego. Mamy nadzieję, że pod przewodnictwem energetycznego naczelnika wkrótce będziemy mieli naszą dzielną Straż Sierpską. 30 września 1900 roku powstaje Straż Ogniowa Ochotnicza Sierpska. Pierwszym prezesem wybrano Jakuba Rudowskiego, naczelnikiem Antoniego Stryngera. Różne źródła podają lata 1907-1909 jako datę powstania orkiestry. Chociaż nieliczne instrumenty muzyczne widać na fotografii z 1904 roku. W przeddzień stulecia jednostki 4 czerwca 2000 roku Straż Ogniowa została powołana, zarówno daty powstania jednostki orkiestry, jak i jako 30 września 1900 roku. Straż Ogniowa została powołana do podejmowania działań ratowniczych w czasie pożarów, ale także innych kryzysów żywiołowych, takich jak powodzie, huragany, zamiecie śnieżne oraz katastrofy budowlane i komunikacyjne. Oddziały bojowe, jak i orkiestra wpisały się dzielnie do naszego miasta jako organizator wielu form działalności kulturalnej, organizując koncerty, majówki, przedstawienia teatralne, a także udzielając pomieszczeń na projekcje filmów. Szeroko zakrojona była działalność społeczna, bale charytatywne, loterie, zbiórki pieniędzy, opieka nad poszkodowanymi w czasie klęsk żywiołowych, a także wspieranie materialne rodzin strażackich. Każda uroczystość państwowa odbywała się przy czynnym udziale strażaków, uświetniających swoją obecność i grą obchody 500-tej rocznicy bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1910 roku, czy przyjazdu prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego 11 lipca 1928 roku. Każde doniosłe wydarzenie w życiu naszego miasta czy uroczystość religijna odbywa się przy udziale orkiestry, która swą grą oprawia muzycznie uroczystości Bożego Ciała, rezurekcji, odpustu i pielgrzymki. 21 lipca 1983 roku brała udział w koronacji statui Matki Bożej Sierpeckiej w 500-lecie powstania Sanktuarium Matki Boskiej na Lorecie. 15 lipca 2010 roku była obecna wśród tysiąca muzyków, którzy przyjechali na obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. 13 maja 2012 roku wzięła udział w 690 rocznicy lokacji miasta Sierpca, a także we wrześniowych nawiedzinach obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w sierpeckich parafiach od 4 do 13 września 2015 roku. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu zawsze była prężnym muzycznie zespołem, który przyniósł wiele sukcesów na przeglądach orkiestr w swoim regionie, jak i w Polsce. Historię tego zespołu tworzyli kapelmistrzowie. Trzej pierwsi nieznani, następnie Kazimierz Sobczyński, Stanisław Staniszewski, Józef Mroczyński, Józef Kopciński, Leopold Zbierzchowski,
Czesław Nowakowski i Michał Głowacki. Zespół kultywuje chlubne tradycje muzyczne swoich poprzedników, daje około 30 koncertów rocznie. W ciągu 30 ostatnich lat pod batutą Michała Głowackiego orkiestra zdobyła 5-krotnie trzecie miejsce, 8-krotnie drugie miejsce i 3-krotnie pierwsze miejsce. Młody zespół jest laureatem jednego z największych w Europie festiwali orkiestr dętych w Rastede w Niemczech, gdzie zdobył drugie miejsce za koncert na estradzie, trzecie miejsce za ocenę gry w marszu i 12 miejsce za pokaz musztry paradnej. Za szczególne osiągnięcia orkiestra została honorowana złotym medalem księcia Oldenburgii. Orkiestra jest dwukrotnie laureatką ogólnopolskich przesłuchań orkiestr dętych. 5-krotnie reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Majorette w Città di Moschiano we Włoszech, gdzie została honorowana złotą lirą. Zespół dał koncerty w Niemczech i Czechach, a także był stałym gościem nadmorskich spotkań orkiestr dętych w Świnoujściu. Europarady w Płońsku, Letniej Selerady w Warszawie i wiele, wiele innych. Dla uratnicenia występów orkiestry w 2001 roku powstała grupa taneczna. Początkowo z siedzibą w Sierpeckim Domu Kultury pod opieką Jagody Chojnackiej. 3 maja 2002 roku odbył się pierwszy występ Majoretek z orkiestrą. Grupa w swoim repertuarze posiada układy defiladowo-taneczne, jak również do muzyki rozrywkowej granej przez orkiestrę. Tancerki wprowadziły program występów solowych, które prezentuje podczas festiwalów, imprez sportowych, pikników, na konkursach tanecznych. Najbardziej owocne lata to 2013-2015. Zespół pod przewodnictwem Justyny Adamskiej zajęły m.in. drugie miejsce podczas ogólnopolskiego turnieju tańca nowoczesnego w Choceniu, w plebiscycie Diamentowa Majoretka, drugie miejsce w kategorii show juniorki oraz później drugie miejsce w kategorii show seniorki. Zespoły są laureatkami konkursów tanecznych Wiosenne Szaleństwa, Kołomyjka, Kwiecień Plecień. W historię tej grupy wpisały się nazwiska choreografów: Jagoda Chojnacka, Robert Gałka, Monika Żmijewska i od 10 lat Justyna Adamska. Byt Ochotnicze Straży Pożarnej w Sierpcu nader często był uzależniony od środków finansowych i uwarunkowań politycznych. Wielokrotnie musiała zawiesić swoją działalność. Na przykład 21 stycznia 1911 roku w okresie utraty niepodległości i pierwszych latach uchwalenia władzy ludowej. Zapaść finansowa w latach 2007-2014 bardzo spowolniła rozwój orkiestry. Źle wpłynęła na jej muzyczny poziom. Problemy finansowe orkiestry są nadal, ale z nadzieją patrzymy w przyszłość. W dniu jubileuszu 115-lecia powstania jednostki i orkiestry OSP w Sierpcu skład osobowy stanowi 73 osoby grające i tańczące. Prezesem od 2002 roku jest moja skromna osoba Jan Żotarski. Zastępcą kapelnisz druh Michał Głowacki. Sekretarzem druhna Lidia Szatkowska. Choreografem druhna Justyna Adamska. Przewodniczącym komisji rewizyjnej druh Wiesław Sulkowski. Skarbnikiem druh Dominik Szablewski. Członkami zarządu druhowie Andrzej Wadowski i Piotr Szynkowski. Proszę Państwa, ja myślę, że za 5 lat, na 120 lat orkiestry i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu uda się zrealizować takie zadanie, chociaż monografię z całego tego okresu, wydaniem książki, która zarejestruje te całe 120 lat za 5 lat. I myślę, że od tego roku, a tym bardziej od przyszłego, nie będzie problemów finansowych. Dziękuję bardzo.